przedstawia. Artur Dzikowy Olchowy. Zabieg na całe ciało. Najważniejsza jest kultura. Kultura i szacunek dla klienta. Nasza firma rozwija się dzięki stałym klientom i to stali klienci są filarem naszej działalności. To właśnie ci klienci przychodzą najpierw na manikir i zrobić trwałą, to właśnie oni umawiają się potem na mikrodermabrazję, masaże, kąpiele błotne i do siłowni. To właśnie ci klienci przyprowadzają później swoje 5-letnie córki przed balem w przedszkolu, a potem te córki już same powiększają sobie biust z okazji 18 urodzin. Dlatego musimy troszczyć się o każdego klienta, do samego końca. Najważniejsze jednak, by ze szczególną atencją zatroszczyć się o stałego klienta po jego zgonie. Jeżeli zmarły klient będzie zadowolony, to nadal będzie nas odwiedzał, nawet kilka lat po śmierci. Oczywiście nie wolno lekceważyć tych, którzy po raz pierwszy przestępują próg naszej kliniki. Bardzo zależy nam, żeby te osoby po zabiegach poczuły się piękne i dołączyły do grona zadowolonych ze swojego wyglądu klientów, nieważne czy żywych, czy martwych. Fragment wywiadu z Olo Radkiem, założycielem i szefem kliniki kosmetycznej Isis and Osiris. Przegląd warszawski, maj 2013 rok. Muzykę płynącą z głośników zawieszonych w rogach poczekalni zagłuszył dźwięk małego dzwonka przymocowanego w rogu drzwi. Chwilę potem uaktywniony fotokomórką rozpylacz wyrzucił z siebie mgiełkę odświeżacza powietrza. Siedząca za wysokim ozdobionym hieroglifami kontuarem recepcjonistka najpierw podniosła głowę, a następnie wstała, jednocześnie przyklejając sobie do twarzy wyuczony uśmiech. Witamy w klinice kosmetycznej Isis i Osiris, powitała wchodzącą parę. Pysznie ubrana kobieta, na około 40-letnia, ledwo utrzymywała w dłoniach kij, na którego końcu, z szyją w pętli, szarpał się mocno nieświeży mężczyzna. Recepcjonistka, widać przyzwyczajona do takich sytuacji, wcisnęła ukryty pod blatem dzwonek. Zaraz pojawi się pomoc. Podać kawę? Poproszę, wystękała zmęczona. Dla pana mamy przygotowaną oddzielną poczekalnię, chyba że życzy sobie pan inaczej. Wówczas wstawimy klatkę dla pana. Niech go odprowadzą, wyraźnie odetchnęła kobieta, widząc zbliżających się dwóch potężnie umięśnionych mężczyzn, chyba trenerów na siłowni, którzy przejęli kij i ostrożnie, ale z wprawą, skierowali uwięzionego w pętli umarlaka w stronę dźwiękoszczelnych drzwi. Gdy jeden z mężczyzn je otworzył, do recepcji wtargnął trupi smród, który recepcjonistka natychmiast stłumiła, wciskając przycisk pilota sterującego rozpylaczami perfum. Po chwili zamieszania mężczyźni starannie zamknęli drzwi, zza których dobiegał nieludzki skowyt i bez słowa oddalili się, odprowadzani spoczywającym na ich pośladkach wzrokiem oblizującej wargi klientki. Przepraszam za to, ale sama pani rozumie, recepcjonistka powiedziała bez przekonania. Czy była pani umówiona? Tak, z panem Radkiem. Kobieta za kontuarem spojrzała na ekran monitora. Pani Szymańska z mężem, bardziej stwierdziła niż spytała. Już dzwonię po dyrektora. Co z tą kawą? Spytała 40-latka, rozsiadając się na wygodnej sofie. Gabinet dyrektora kliniki, Ola Radkiego, był przestronny, świetnie urządzony, choć bez przepychu. Jako tanatopraktyk, a wcześniej chirurg plastyczny, dyrektor przywykł do sal chirurgicznych i prosektoriów wypełnionych sprzętami ze stali, nic więc dziwnego, że miał słabość do nowoczesnego wzornictwa. Rozumiem, że może pani podejmować decyzję za męża? Spytał po krótkim powitaniu, gdy kobieta zajęła już miejsce we wskazanym jej fotelu przy niskim stoliczku. Tutaj, podała mężczyźnie dokument z pieczątką, podpisem i kilkoma brunatno-zielonymi kleksami. Podpis męża. Ale chyba podpisał się po wypadku. Mężczyzna nie krył zdziwienia. Tak, odparła. Mąż jest z zawodu dyrektorem. Po, jak to pan ujął, wypadku, nadal zachował pewne odruchy. Jeżeli dać mu pióro, to podpisuje się na każdej dostępnej powierzchni. Pieczątki też chętnie przybija. To go uspokaja.
Nie chce pan wiedzieć, jak wyglądają moje nowe welurowe tapety. Podniosła ręce, jak matka opisująca sąsiadce wyczyny niesfornego 5-latka. Jest dyrektorem? Radke był zaskoczony. W końcu pozostawianie zombie na stanowisku nadal było rzadkością. Tak. Wie pan, na posiedzeniach zarządu nigdy nie zabierał głosu, więc w tym wypadku niewiele się zmieniło. Podpisuję. Interes się kręci. Akcjonariusze na walnym niczego nie zauważyli, to po co go było odwoływać? Ma pani rację. Lekarz lekko się uśmiechnął. Ale przejdźmy może do tematu, który panią do nas sprowadził. A tak, przez moment kobieta wydawała się urażona, że przerwano jej opowieść, ale szybko się pozbierała. Mąż nadal pracuje, nie ugania się za spódniczkami, a przynajmniej nie w tym sensie, co wie pan. Wiem. Radkę kiwnął głową ze zrozumieniem. Tylko po wypadku musieliśmy zrezygnować z przyjęć. Pan wie, jak teraz trudno o awans, jeżeli się nie bywa. A przecież mąż może jeszcze daleko zajść. Rozumiem, że chodzi pani o zapach, spytał mężczyzna, jednocześnie sięgając po bloczek papieru i ołówek. Ależ skąd? Te nowobogackie świnie na przyjęciach pierdzą w najlepsze, a śmierdzą tak, że Romuald to przy nich ojciec pio pachnący fiołkami. Po prostu mąż stał się agresywny, wybuchowy nawet. Doprowadził nawet do kilku skandali, pogryzł parę osób. Zaradzimy temu. Dyrektor uśmiechnął się i przeprosiwszy kobietę, podszedł do swojego biurka. Po chwili wrócił z pięknie wydanym katalogiem. Na początek zaproponuję kilka zabiegów, które pozwolą uniknąć takich niefortunnych incydentów. O tutaj, wskazał ilustrację. Mamy do zaoferowania zupełną nowość. Silikonowe paznokcie i zęby wyglądają naturalnie i elegancko, a przy tym są zupełnie miękkie i nieszkodliwe. Kobieta przyglądała się z powątpiewaniem. Ale jak to mocujecie? Jeżeli już pani musi wiedzieć... Radka zawahał się na chwilę. Sama procedura jest dosyć nieestetyczna. Zęby wstawiamy jak zwykłe implanty, dentystyczne, natomiast paznokcie... Wolałbym nie opisywać, chyba że pani bardzo chce. Chcę. Przecież to mój mąż. Kobieta była zdecydowana. No dobrze. Westchnął. Osoby z przypadłością pani męża nie kontrolują siły wkładanej w drapanie, dlatego paznokcie często odpadają. Poza tym zdarza się, że wskutek nekrozy tkanek zdzierają sobie skórę i mięśnie z końców palców. Wtedy potrafią dotkliwie poranić wystającymi kośćmi i siebie i innych. Dlatego implantacja obejmuje nie tylko samą płytkę paznokcia, ale też paliczki dalsze dłoni. Czyli kości. Tak, kości palców, odpowiedział przerzucając stronę katalogu. Tutaj mamy schematyczne przedstawienie procedury. Silikonowa kość i paznokieć stanowią jeden element. Dlatego nie istnieje ryzyko, że sztuczny paznokieć odpadnie. Kobieta z zaciekawieniem patrzyła na ilustrację. Zdjęcia dłoni i szczęk po wszczepieniu implantów. Cudownie, skomentowała zachwycona. Oczywiście polecam również inne zabiegi, które pozwolą zminimalizować takie nieprzyjemne symptomy jak zapach czy zapadnięta skóra, a nawet możemy ograniczyć, Radka przez chwilę szukała odpowiedniego słowa, spontaniczność zachowań pana Romualda. Przede wszystkim proponuję zastąpić płyny ustrojowe dokorpusowym płynem do balsamacji. Dzięki temu łatwiej będzie utrzymywać pani męża w dobrej formie. Przez jaki czas? Przerwała. Oczywiście zabieg trzeba będzie powtarzać cyklicznie i stosować różne preparaty, ale jeżeli zastosujemy właściwe płyny balsamujące, to gwarantuję, że efekt utrzyma się jeszcze przez kilka miesięcy. Potem zabieg trzeba będzie powtórzyć, ale już nie będzie on tak inwazyjny, jak za pierwszym razem. Możemy też zastosować kilka sztuczek, które pozwolą wydłużyć ten czas, ale nie są one tanie. Pieniądze nie grają roli, powiedziała stanowczo. Dobrze, ale najpierw muszę spytać, na ile możemy ingerować w prywatność pana Romualda. Niektóre zabiegi są nieco inwazyjne. Na ile będzie trzeba? To pan jest specjalistą, odparła po chwili namysłu. Proponuję zatem najpierw usunąć zbędne narządy wewnętrzne. Pani mąż nie jest w stanie trawić pokarmów mimo apetytu, dlatego układ pokarmowy jest obecnie tylko balastem i pożywką dla bakterii. Z przyczyn higienicznych proponuję zastąpić organy specjalną włókniną absorpcyjną. Pochłania ona płyny i zapachy, ale trzeba ją co jakiś czas wymieniać. Dlatego najlepiej będzie, jeżeli nie będziemy na stałe zamykać jamy brzusznej. Znaczy zszywać? Spytała. Widzi pani, w przypadku pani męża nie następuje regeneracja tkanek. Uszkodzenia się nie zrosną i nie zagoją. Dlatego musimy bardzo ostrożnie planować każdy zabieg. Chyba nawet bardziej niż u zwykłych pacjentów, bo zbyt rozległe cięcie u żywego pacjenta i tak ładnie się zrośnie. Natomiast w tym przypadku szwy to tylko kolejne rany.
które nie mają sensu, skoro będziemy musieli ponownie otwierać jamę brzuszną. Lepiej zastąpić je estetycznym suwakiem lub klamrami. Ja polecam suwak. Kobieta ze zrozumieniem przez cały czas kiwała głową. Dobrze, a co z ranami na twarzy i szyi? Lekarz sięgnął po leżące obok zdjęcia zrobione wcześniej w specjalnej recepcji dla nieumarłych klientów. No, o szyję proszę się nie martwić. To będzie bardzo prosty zabieg. A policzek? Tak, to jest problem, ale jestem przekonany, że sobie poradzimy. Korzystając z tego, że i tak mam otwartą ranę w policzku, o tutaj najpierw przeprowadzimy operację wymiany zębów, a potem zasklepimy ranę specjalną mieszanką lateksową. Lateksową? Przecież to nie wytrzyma nawet tygodnia, oburzyła się klientka. Proszę się nie martwić, uspokoił ją Radkę. Lateks nakładamy na specjalną tkaninę, będącą połączeniem różnych materiałów wykorzystywanych w technologiach kosmicznych, m.in. kewlaru. Spot jest niezwykle wytrzymały i odpowiednio elastyczny. Dopiero te powierzchnie pokrywamy pod ciśnieniem cienką, wręcz niezauważalną warstewką lateksu. Imituje ona pory skóry. Zapadniętą skórę, głównie twarzy i dłoni, wypełniamy specjalną substancją. Jak to wypełniacie? Przy pomocy specjalnych nastrzykiwarek. To urządzenia wyposażone w dziesiątki bardzo cienkich igieł, które wprowadzamy pod skórę i tłoczymy mieszankę chemikaliów konserwujących i odkażających. Taka mniejsza i bardziej precyzyjna wersja nastrzykiwarek używanych do wyrobu wędlin. Urwał, zdając sobie sprawę, że chyba przekazał zbyt dużo informacji, zupełnie niepotrzebnie psując nastrój rozmowy. To nie koniec. Z zakłopotaniem szukał w katalogu odpowiedniej ilustracji, aby zmienić temat. Mamy jeszcze absolutną nowość, przeznaczoną dla wyjątkowych klientów. To specjalny kombinezon kryogeniczny. Ściśle przylega do ciała, a zamontowany mechanizm pozwala obniżyć ciepłotę organizmu do 10 stopni. Dzięki temu ruchy stają się bardziej dostojne, bardziej przewidywalne, a efekty zabiegów pielęgnacyjnych utrzymują się dłużej. Mogę zadać niedyskretne pytanie? Kobieta przytaknęła bez słowa, nie odrywając wzroku od zdjęcia manekina ubranego w cienki kombinezon. Jak pani mąż spędza czas, gdy pani śpi? Klientka spojrzała na niego rozszerzonymi oczami. Zapewniam pełną dyskrecję. Jestem przecież lekarzem, szybko powiedział Radkę, podnosząc dłonie w uspokajającym geście. W piwnicy, odparła po chwili. Wpuszczam tam dwa koty, za którymi się ugania. To bardzo mądre i humanitarne rozwiązanie, stwierdził mężczyzna ze szczerym podziwem w głosie. Pytałem, bo kombinezon trzeba ładować, dlatego niezbędne byłoby umieszczanie pana Romualda na kilka godzin przy ładowarce, na przykład na wygodnym fotelu wyposażonym w odpowiednie złącza i mocowania. Fotel jest oczywiście w zestawie, można wybrać kolor i fason. Radkę przewracał strony broszury, żeby pokazać wybór foteli od nowoczesnych, prostych mebli ze stali szlachetnej z czarnymi obiciami po prawdziwie barokowe trony. Kobieta bardzo uważnie przyglądała się ilustracjom, krzywiąc się od czasu do czasu. Oczywiście istnieje możliwość wykonania odpowiedniego fotela pasującego do wystroju pomieszczenia na indywidualne zamówienie, dodał lekarz, widząc wyraz jej twarzy. To interesujące, stwierdziła, odkładając katalog. Dodatkowo zapewniamy, mężczyzna znowu kartkował ofertę, mechanizm kontroli. Widzi pani te metalowe guziki? Spytał, wskazując na ilustrację. Są bezpośrednio połączone z kondensatorem. W razie konieczności można wyzwolić serię impulsów elektrycznych, które paraliżują mięśnie i pozwalają odzyskać kontrolę w kłopotliwych sytuacjach. Impulsy wyzwala się przy pomocy małego pilota, który można ukryć w broszce, a nawet w kolczyku. Bardzo eleganckie. Szymańska wyglądała na zadowoloną. Ile to będzie trwało? Wszystkie zaprogramowane zabiegi, czyli wymiana zębów i paznokci, zastąpienie organów włókniną, wypełnianie ubytków skóry, zniwelowanie plam opadowych, założenie barwionych szkieł kontaktowych, podkład kosmetyczny, dyskretny makijaż i przygotowanie kryokombinezonu. Radkę przerwał wyliczanie i spojrzał na kobietę, licząc w myślach bezwiednie poruszał wargami. Maksymalnie 3 doby. Przy tym bardzo bym prosił, aby pozostała pani w pobliżu. Dzięki temu będziemy mogli na bieżąco uwzględniać pani uwagi. A co ja będę robić przez ten czas? Odpowiedziała opryskliwie. Pozwoli pani, że przedstawię ofertę przeznaczoną dla drugiej, równie ważnej grupy naszych klientów. Przeprosił skinieniem głowy, podszedł do biurka i zaraz wrócił z drugim katalogiem, znacznie grubszym. Proponuję serię zabiegów, które odejmą pani kilka lat. Przy obsłudze par zapewniamy stosowne zniżki i rabaty. I jak tam?
Olo Radke w fartuchu założonym bezpośrednio na drogi garnitur, w grubych gumowych rękawiczkach i goglach ochronnych wparował do sali zabiegowej akurat w chwili, gdy pracownik wyrzucił do stalowej misy zgniły żołądek, który uderzył o naczynie z głośnym pierdnięciem. Do dupy! Maska na twarzy technika zniekształcała wypowiadane przez niego słowa. Dłużej nie mogła czekać? Wątrobę z sakiem wysiorbałem. Popatrz na jelita! To chyba gówno się wylało. Mężczyzna podszedł do stołu i krzywiąc się zajrzał do otwartej jamy brzusznej. Trudno było rozpoznać poszczególne organy. Po powierzchni brunatnej zupy pływały chyba nerki i płuca. No cóż, ostatnia sraczka, pewnie kawałek jelita zatkał odbyt. Wyciągnij wszystko, wyczyść i potem wszyj z powrotem jedno płuco. Żona chciała, żeby facet mówił, dodał widząc zaskoczony wzrok pracownika. To jakiś dyrektor czy coś, ma się odzywać na posiedzeniach. Dyrektor? Technik powtórzył z powątpiewaniem. A płuco które? Radke delikatnie podniósł oba nabrzmiałe od płynów organy i aż zakrztusił się odetchnąwszy zbyt głęboko uwolnionymi gazami. Och, faktycznie niewiele zostało. Stara coś tam mówiła o domowych sposobach konserwacji, chyba napoiła męża wybielaczem czy innym kretem. Jeszcze przez chwilę macał oba płuca. Mamy jakieś świeże na stanie? Spytał. Ta. Technik podszedł do biurka i zaczął przeglądać teczkę z dokumentami, brudząc każdy arkusz papieru zupą z trupa. Wczoraj dostaliśmy świeżego pacjenta, którego współlokatorom przeszkadzały jęki. Mamy go rozbroić i usunąć wszystkie zbędne wnętrzności. Ma tylko siedzieć i grać na konsoli, podobno jest w tym świetny. To zabierz jedno z jego płuc, wykąp w formalinie i wszyj temu tutaj. A reszta? Spytał podwładny. A resztę zmiel w środku i wyciągnij z sakiem. Tylko zważ przed zutylizowaniem i spisz protokół, bo znowu się sanepid przypieprzy. Radka podszedł do głowy. Poruszały się w niej tylko oczy. Żuchwę unieruchamiała stalowa szyna, a samą głowę w stałej pozycji utrzymywały trzy pręty wbite w czaszkę, powyżej skroni i na czubku głowy. Najpierw naświetl wszystko lampą UV, polecił ze znawstwem, oglądając jamę ustną i krawędzie dziury w policzku. Niezgrabnie palcami w grubych rękawicach sięgnął do rany i wyjął wijącą się larwę muchy. 6 godzin naświetlania, jamę brzuszną też. Potem wszystko zdezynfekuj. Zajmiesz się policzkiem? Technik zazwyczaj nie rekonstruował twarzy ważnych klientów. Tak, ale nie dziś. Szef potwierdził, nie odrywając wzroku od szarozielonej krawędzi rany. Zajmę się tym jutro, jak skończę z żoną. Na razie zdezynfekuj, wypełnij jamę brzuszną i wstaw zamek. Potem możesz jeszcze nasmarować ciało i nastrzyknąć dłonie. Twarzą się zajmę, przygotuj tylko materiały. Technik kiwnął głową i wrócił do pracy. Nie lubił pracować w czyimś towarzystwie. Była to dla niego czynność intymna, osobista, czasem wręcz wstydliwa. Najtrudniej było ukryć wzwód, dlatego cały czas był przygarbiony. Wyciął i wyrzucił do wanienki nerkę, potem drugą. W tym czasie dyrektor dalej oglądał policzek. Wyczyść krawędzie i zrób odpowiedni kąt pod klej. Na samą krawędź trzeba nałożyć cyjanowodorowy, ale i tak wszystko będzie się trzymać na słowo honoru. Patrz, jakie popalone. Pokazał technikowi wywrócony na lewą stronę policzek. Zaklął jeszcze i wyszedł, podczas gdy pracownik rozglądał się po pomieszczeniu w poszukiwaniu miksera. Olo Radke przeszedł do sąsiedniej sali. Zdjął rękawiczki, umył dłonie, sięgnął po maskę, nowe rękawiczki, tym razem cienkie, chirurgiczne, i barkiem otworzył drzwi do kolejnego pomieszczenia. Na środku, na stole chirurgicznym, jasno oświetlonym lampami sodowymi, leżała nieprzytomna kobieta. Ciało miała odkryte i gdzieniegdzie pomalowane markerem. Gotowa? Radke spytał majstrującego przy aparaturze lekarza. Gotowa, możemy kroić, odpowiedział anestezjolog, nie odrywając wzroku od monitora. No dobra, najpierw sobie obejrzymy. Szef zawiesił głos i zaczął z bliska oglądać skórę pacjentki. Mikrodermabrazja super, masaż też. Trzeba pochwalić chłopaków, mruczał oglądając szyję, dekolt i ramiona. W końcu wyprostował się i odetchnął. No dobra. Najpierw zrobimy piersi, jutro pośladki, podciągniemy co trzeba i na koniec usuniemy te kurze łapki. Zwrócił się do instrumentariuszki, przyzwyczajonej już, że przed operacją szef zawsze pokrótce opisywał zaplanowaną procedurę. Przykryjcie resztę. Krzątanina trwała niecałą minutę. Gdy pole operacyjne było gotowe, Radke skalpelem zrobił precyzyjne półokrągłe nacięcie wokół sutka. Potem ciął coraz głębiej, teraz już skalpelem laserowym. Palcami poszerzył otwór i zaczął ciąć mięśnie.
Gdy dotarł do żeber, ponownie palcami powiększył kieszeń i sięgnął po podany na tacy implant. Przez jakiś czas układał i kształtował wkładkę, obserwując od czasu do czasu twarz pacjentki. Oczy pracowały, pojawiały się skurcze mięśni twarzy. Musiało boleć. Nie na świadomym poziomie, ale i tak organizm buntował się przeciwko majstrowaniu przy tym jakże unerwionym obszarze ciała. Po skończeniu pierwszej piersi zajął się drugą. Następnie założył kolejną klamrę. Ten etap był prosty, dlatego powinien go wykonywać asystent, ale dyrektor był sumienny i jeżeli obiecał zająć się pacjentami osobiście, to tak właśnie zamierzał zrobić. Skończył zszywać odbyt, a raczej pośladki, bo sama okolica odbytu była zbyt przegniła. Pan Romuald noc spędził na stole, przymocowany i unieruchomiony klamrami i śrubami. Należało zająć się jego twarzą. Technik już wcześniej, zanim otworzył jamę brzuszną, usunął zęby, dlatego teraz trzeba było tylko wstawić sztuczne przy pomocy specjalnego aplikatora. Najpierw nawiercanie. Krótkie wiertło zamocowane na turbinie Tesli z okropnym zgrzytem wgryzało się w kość. Asystent przeczyścił miejsca wiercenia solą fizjologiczną i zebrał pozostałości z ssakiem. Chirurg z wprawą wkręcił pierwszy ząb, potem sąsiedni, sprawdzając kąt i równą linię zgryzu, a następnie kolejne. Po skończonym zabiegu kazał wybudzić pacjentkę i przeszedł do sąsiedniej sali, aby w podobny sposób zainstalować silikonowe zęby u jej męża. Praca przy policzku wymagała doświadczenia i precyzji. Odpowiednio przyciętą łatę, złożoną z kilku warstw różnych materiałów, imitującą błonę śluzową, mięśnie i samą skórę, należało najpierw przymocować na możliwie dużej powierzchni, a następnie same krawędzie przykleić tak, aby żadne różnice nie były widoczne. Potem Radke nałożył aerografem specjalną mieszankę podkładu, który jednocześnie konserwował tę nową, sztuczną skórę i poprawiał jej wygląd. Zrób makijaż permanentny brwi i ust, tylko żeby nie wyglądał jak drag queen, polecił asystentowi. Sam nigdy nie zajmował się malowaniem żywych, a tatuażu nawet nie próbował, chociaż w sumie powinien. Chociażby dlatego, że taką usługę oferowała jego klinika. Igła raz za razem wbijała się w skórę, a lekarz delikatnie wciskał tłoczek, żeby wpuścić niewielką ilość substancji. Procedura wymagała kilkudziesięciu nakłuć. Milimetr po milimetrze, mililitr po mililitrze, wprawnie wtłaczany płyn wypełniał tkanki i przywracał wygląd skórze zniszczonej przez nieuniknione procesy. Po skończonej operacji lekarz wyszedł z pomieszczenia do łazienki, umył dłonie i założywszy nowe rękawiczki, przeszedł do sali obok, gdzie miał podobnymi igłami poprawić wygląd dłoni od dawna nieżywego mężczyzny. Nacięcie musiało być wyjątkowo precyzyjne. Ta część twarzy była szczególnie dokładnie widoczna. Po odciągnięciu naciętej skóry zespół przystąpił do wyciągania przypominającego popcorn tłuszczu. Nie można było przesadzić z usuwaniem, spowodowałoby to zapadnięcie powiek i wytrzeszcz. Asystenci na bieżąco usuwali niewielkie ilości płynów i przypalali naruszone naczynia krwionośne. Lekarz odciągnął nos w górę i stopniowo oddzielał tkanki od chrząstki. Następnie nożyczkami wyciął dużą część chrząstki i wstawił odpowiedni implant. Z powrotem naciągnął tkanki i zaczął zakładać szwy. Dwa na przegrodę nosa i po cztery na krawędzi każdej małżowiny nosowej. Nie użył nici wchłanialnych. Po co? Te rany miały się nigdy nie zagoić. Ładnie wyszło. Ol Radke z zadowoleniem podsumował rezultaty trzech pracowitych dni. Mamy kolejną zadowoloną klientkę. Będzie nam towarzyszyć przynajmniej do śmierci. Nie, nie mogę się z panią zgodzić. Nasi klienci nie są martwi. Nawet gdybym uznał, że spełniają pewne kryteria uznania ich za martwych, to nadal się poruszają, nadal łakną, nadal są czynni zawodowo. Gdybym miał określić różnicę między grupą dotychczasowych pacjentów a nowymi klientami, to ci ostatni nie czują bólu. Ale to żaden argument, skoro istnieją udokumentowane przypadki wrodzonej analgezji. Również postępujący rozkład nie jest niczym niezwykłym. Istnieją różne choroby, które mogą powodować miejscową martwicę lub nawet odpadanie członków, ale przecież jesteśmy ludźmi rozsądnymi, wyrosłymi ze średniowiecznych leprozoriów, prawda? Tym ludziom należy się szacunek i troska. Nie wolno ich dyskryminować tylko dlatego, że są, no cóż, zombie. Fragment wywiadu z Ol Radkem, założycielem i szefem kliniki kosmetycznej Isis and Osiris. Przegląd warszawski. Maj 2013.
czytał Błażej Grygiel.